dla tradycji. Dla samego rytuału. Tak, rytuał, tradycja, bo może był jakimś szlachcicem w przeszłości, zanim zaciął mu się... Wiesz, porcelanowe filiżanki, te sprawy. A czy wiesz, mógł być po prostu rycerzem szlachetnie urodzony. No, o to mi dokładnie chodziło. Wiedzisz, skąd? No dobra, ale ja ze swojej strony to ja więcej z Janusem nie wyciągnę. Dobra. Okay. I nie muszę przeciągać tej sceny, mi się wydaje. Wprowadziliśmy postać, zagraliśmy scenę, tak, więc... Tak, wystarczy. Jest urokliwie. Dobra, Paul, ty wspominałeś coś o tym, że masz ten obiad gotować? No na razie dla ciebie wysłałem do gotowania ziemniaków, więc zanim się ziemniaki ugotują, to jeszcze trochę minie, ale potem będę musiał usmażyć rybę. Okej. Dobra, no to teraz zaczynamy. Sądzę, już możemy właściwą sesję. Tutaj minęło kilka dni, powiedzmy około tydzień, od czasu, gdy niebiańskie istoty chciały wymierzyć boską sprawiedliwość na mieście grzeszników. Populacja zareagowała na to różnie, dość typowym wizerunkiem teraz na ulicach są różni mniej lub bardziej szaleni prorocy, w cudzysłowie z transparentami krzyczącymi koniec jest bliski. W niektórych przypadkach nowych transparentach ktoś dopisał, nie ma już nic, zupełnie innym tym. Kudłaty, jesteś przekonany, że widziałeś nawet jednego z transparentem głoszącym hasło "Jestem głupi". Z innych bardziej niepokojących informacji to jest tworzenie się nowego kultu fanatyków, którzy chcą dążyć do oczyszczenia miasta. Na chwilę obecną nikt z was nie sądzi, iż jest to jakaś podejrzana grupa, chociaż dość sporo osób o dość niepokojących poglądach chce zwyczajnie zostać członkami tarczy. Podejrzewam, że Tadeusz jest z tego powodu bardzo zirytowany, gdyż z jednej strony ma sporo nowych rekrutów, z drugiej są to rekruci, na których naprawdę trzeba uważać. Że więcej rekrutów, tylko szkoda, że większość z nich do niczego się nie nadaje. No, przede wszystkim to są rekruci, którzy nawet jeśli do czegoś się nie nadają, to nie wiadomo, czy w pewnym momencie nie zaczną szerzyć sprawiedliwości ogniem i mieczem. Wiesz, tak Tadeusz tak we flakach czuje, widział już ten typ po prostu. Tutaj magowie zamaskowani próbują oczywiście cały ten bajzel ogarnąć, jednak obie grupy, cóż, mają dość ograniczone mimo wszystko środki, a bazar jest olbrzymim miastem. Nie wspominając o tym, iż wiele osób na wieść o tym, iż ktoś próbuje powiedzieć, co naprawdę się wydarzyło, te informacje traktuje po prostu jako próbę zacierania prawdy i spiski. Generalnie sytuacja w mieście powoli robi się napięta, jednakże rody, które władają miastem, w chwilę obecną postanowiły wstrzymać się od bardziej stanowczych działań. W takiej atmosferze kudłaty, wracasz w tej chwili do swojego domu w slumsach.
Szczególnie w slumsach widać bardzo dużo, cóż, z twojego punktu widzenia na pewno szaleńców. Głoszących swoje hasła oczyszczenia duszy i pokuty. Albo po prostu szaleńcy, albo ludzie, którzy wszystko stracili i już się skierowali właśnie ku tego typu wyznaniom. Staje się to dla ciebie, jak sądzę, nową codziennością, która, miejmy nadzieję, za niedługo minie. Twój spacer za to przerywa zupełnie inny odgłos, mianowicie odgłos sprzedawcy krzyczącego: paszteciki zwierzęce, kiełbaski w bułce. Tanio, tanio, żyły sobie pod żynam do prawdy. Na sobie ten tchice. Tak. Gadzin mi ją trąc. Tak, dokładnie, moja krwawica. Może bym coś zjadł. To poczekajcie, 5 minut. Zgłodniałem. Jak reagujesz? Nie no, znaczy, że co, że ktoś krzyczy i oferuje jedzenie, to? Tak. Nie no, w sumie może i bym coś zjadł, tak chodzę. Tak. Rzucam okiem, jak bardzo to jest trujące. To wygląda... Prawdopodobnie to jest disternalitis. Okej. Pewnie wyjdzie, że to jest jakiś... że to będzie jak... Czekaj, zniknęli bezdomni i nagle pojawia się mięso. Na karmy bezdomnych... Znaczy, na karmy... Nie, jak to było? Na karmy głodnych bezdomnymi, tak. Rozwiążemy dwa problemy naraz. To jakby w Battlestarze. Mówię, to jest jakiś pierdolony kanibal. Ewentualnie jak w Soylent Green. Soylent Green, no. Soylent Green i Speed. Spoiler alert. Bo w planszówce Battlestara się zmienia ten populację na żywność. Masz 3 pytania. Tak. Albo na paliwo, to ciekawe. Tak. Rzuca się ich do pieca. Nie, biegają tak w takich chomiczych kółkach. Dobra, mam 3 pytania. Patrz, na co powinienem uważać? Co w ogóle jest jadalne? Cóż, kiedy przechodzisz, podchodzisz bliżej, przyglądasz się dość uważnie tym paszczecikom i jesteś święcie przekonany, iż z jednego z nich wystaje ząb. Okej. To tutaj nie jest tym, czym wydaje się być. Jesteś przekonany, iż owe paszteciki zwierzęce niekoniecznie, najwyraźniej nie pochodzą w pełni od gatunków dość powszechnie akceptowanych w tym mieście jako nadających się do spożycia. Znowu wskazówką jest tutaj ząb, który identyfikujesz jako należący do szczura. Okej. Okay. Do domu rozumie, nie sprzedaje szczurów na patyku. Byłoby prościej. Nie, ale wtedy musiałby zapłacić większe podatki. Gildia szczurołapu pewnie by się doczepiła. Misjona. A gdzie jest pozwolenie? Kto ci sprzedaje te szczury? Gdzie jest licencja? A jeśli sam je łapiesz, to gdzie twoja licencja? Tak. Panie, jeszcze jedno pytanie mi zostało. Czy coś tu jest przydatnego lub cennego? Cóż,
bardzo przydatna w tym momencie jest wiedza, iż klient, który kupił pasztecik chwilę przedtem, najwyraźniej w tej chwili wymiotuje w zaułku, kilkanaście metrów dalej. Najwyraźniej pasztecik mu nie posłużył. Słyszysz też, jak osoba stojąca bezpośrednio przed tobą rozmawia z kupcem, który przedstawia się jako Dibaya. Dibaya? Aha. I jeszcze się zapytam, bo tak naprawdę mój ruch, że tak powiem, klasowy, bo tam sobie wybrałem mój background, że jestem włamywaczem i to mi daje, że mogę sobie wybrać, co jest tu dla mnie przydatne lub cenne zawsze, poza swoimi z normalnymi wyborami. In addition to your other choices. To mogę zadać jeszcze jedno pytanie. No nie wiem. Ktoś tu co się zaraz stanie? Nie wiem. Cóż, to co się stanie, to ta osoba, która przed chwilą kupiła pasztecik, za chwilę tego bardzo pożałuje. Tego jesteś przekonany. Zauważasz też podbiegającego do ciebie małą dziewczynkę. Jedną z dzieci, które wykonuje dla ciebie drobne zadania. Okej. No to w takim razie, no to okej, okay, to co ma mi do powiedzenia, schylam, jak widzę, że... Zanim do ciebie podbiegnie kupiec, dość pełnym nadziei głosem, pyta się ciebie, pasztecika, może kiełbaskę w bułce, zdrowe, zwierzęce, nie, nie jak pan lepszego, naprawdę żyły sobie, podżynam, sprzedając je tak tanio. Nie, nie, ja już jadłem. A także tak się mogę zapytać, a co to za mięso jest? Z jakich zwierząt? Kupiec bez zająknięcia mówi, oczywiście najlepsze wieprzowe mięsko tutaj od miejskich dostawców. Naprawdę świnia żyła w raju, zanim ją zarżnęli i przerobili na tego rajskiego pasztecika. Naprawdę nie chciałby pan spróbować? No wie pan, już niedawno jadłem i w zasadzie to... Ach... W zasadzie to tak... No ja nie wiem, no. Mogę się tak przyjrzeć? Powąchać? Daje pan próbki? O, naprawdę... próbki... A no cóż, niech pan ma na koszt firmy, ale... Zaprawdę, żywy sobie tym podżynam. Dobra, ja biorę, ja konkretnie biorę tego, o którym zobaczyłem zęba. Tak się przyglądam. W tym momencie dziewczynka podbiega i mówi, panie kudłaty, panie kudłaty. Tak, tak. Jimmy i Tommy pobiegli pobawić się w jaskini w dokach. I w tej jaskini widzieliśmy bardzo podejrzanego pana. Podejrzanego pana? A nie jesteście pewni, że to nie był po prostu przemytnik? Wiecie, ci od... Kurde, teraz szybko wyznaleźć imię dla jakiejś organizacji przemytniczej. Marcone. Dziewczynka mówi, nie widzieliśmy takiego. Był ubrany w czarne, długie szaty, jak magowie. I miał wygoloną głowę z tatuażami i taką brodkę jak wiecie jak w tych jak bajkach, które opowiadała nam pani w sierocińcu, co zawsze źli ludzie je noszą. Dobra, w każdym razie, no dobra, okej, okay, to chodź ze mną. Mówię, dziękuję za pasztecika i idę z tym, z dziewczynką. Parę uliczek dalej. Dobrze,
Kupiec w międzyczasie się ze swoim staganem przenosi w inne miejsce. No ja właśnie, parę uliczek dalej zatrzymuję się i mówię dziewczynce, żeby daje jej jakiegoś tam miedziaka czy coś i mówię, żeby mi ten, no, żeby patrzyła na tego pana ze straganem i powiedziała, jeśli gdzie zwija swój interes. Jeśli zobaczy coś podejrzanego, to też. Dobrze. A w międzyczasie przenosimy się do siedziby tarczy. Okej. Greta, co w tej chwili robisz? Ponieważ od paru dni nie widziałam tego. Chciałem powiedzieć. Ponieważ od paru dni nie widziałam Jugo, to trochę się nudzę, ponieważ chciałabym z nim potrenować. I tak ogólnie rzecz biorąc, okładanie manekinów treningowych jest koszmarnie nudne, jeżeli nie uciekają przez portale. Tak, ludzie prawdopodobnie tak mają. Trudno się przyzwyczaić do gorszych standardów. Słyszysz pukanie w drzwi dość stanowcze. Jeden z rekrutów je otwiera i wchodzi ubrany w bogate, zdobione szaty człowiek, prawdopodobnie szlachcic. Jednakże nie kojarzysz na pierwszy rzut oka herbu. Szlachcic. Obserwuję go znudzona. Szlachcic przez chwilę się rozgląda, po czym mówi, kto z was tutaj jest najbardziej kompetentny? Cisza. Tak, zapada cisza, po chwili tak. Część rekrutów zaczyna wskazywać na ciebie. Szlachcic do ciebie podchodzi, po czym mówi dość stanowczym głosem. Nazywam się Regulus Black. Około godziny temu dostaliśmy informację, iż zaklęcia zabezpieczające jedną z krypt należących do naszej rodziny zostały złamane. I co, mamy teraz inwazję szlacheckich zombich? Na chwilę obecną nie wiemy, czy coś się wydostało, jednakże jestem przekonany, iż ktoś powinien się tym zająć. Aha, to nie wiem. Tak patrzę na niego z góry na dół i rozumiem, że nie masz armii własnych zabijaków, żeby ganiali się za jakimś spryciarzem. Szlachcic na ciebie patrzy z pogardą. Armia moich zabijaków służy do rozprawiania się z drobnymi złodziejaszkami i przemytnikami. Nie z czymkolwiek, co może znajdować się w dawno zapomnianych kryptach. No dobra. Przez chwilę się zastanawiam. No tak, w zasadzie jeżeli ktoś rzeczywiście złamał zabezpieczenia magiczne i te zabezpieczenia magiczne były poważniejsze niż coś, co stworzy uczeń maga po jednym roku w naszej gildii, to rzeczywiście może to być problem, któremu tarcza powinna się przyjrzeć. Jestem przekonany, iż powinniście zrobić to natychmiast. Krypta znajduje się w jaskini na niewielkiej wysepce niedaleko doków.
Dobra, dziękujemy w takim razie za informację. Czy mam rozumieć, że mamy pozwolenie na wejście do krypty i zbadanie, co tam się wydarzyło? Oczywiście. Dobra, no to jeszcze zapytam go jakieś rzeczy typu... właśnie, no jeszcze pytam go w zasadzie, czy mogę się dowiedzieć, jak się nazywa. No, podstawił się chyba jako Regulus Black. Regulus Arcturus. Arcturus to jego pradziadek akurat. Przez moment zderpiłem. No dobra, w takim razie... W zasadzie to, ponieważ ja nic przyszedł do roboty, to przypominam sobie o tym, co mamy w podziemiach. I jeżeli to krypta... skoro to krypta, to może być nekromanta. Skoro to nekromanta, to prawdopodobnie może być niego śmierć, a więc idę odwiedzić Malgeriusa w piwnicy. Ja sobie od razu wyobrażam, że ja wiem, kiedy Greta idzie albo ktokolwiek, bo jak Janusz sobie akurat siedział i popijaliśmy herbatę, to nagle się zwinął z pokoju. Jup. Znaczy jak Greta wchodzi, to ja pierwsze co mówię, to wstaję, muszę się w pełnej pozie. Czyżby spokój dusz został zakłócony? To jakbyś zgadł. Miałeś jakieś informacje od szefowej? Maverick, to ty chcesz powiedzieć, czy miałem, czy ja mam zdecydować? Nope, nie miałeś. To tylko zbroja, widać jak jest lekkie przekręcenie głowy. Pani śmierć nie da mi informacji. No cóż, mimo wszystko może to być coś, co cię zainteresuje, bo jacyś wandale włamali się do jednej z gryp bogatszego rodu. Z tego, co mówił ważniak z tego rodu, to mieli tam całkiem niezłe magiczne zabezpieczenia, więc to raczej nie był banda dzieciaków szukających złotych pierścieni. Jest jeden typ ludzi, którzy zawsze szukają w krypcie, czegoś w krypcie. No. Tak czy siak wydawało mi się, że może cię to zainteresować. Chcesz zdecydowanie. Widać, że już jestem w międzyczasie gotowy do boju. Tarcza, miecz. Powiedz tylko słowo. A będzie uzdrowiona dusza. Wiedziałem, że ktoś się nie powstrzyma. Zawsze jak grałem w Warcrafta 3, zawsze i ci piechurzy ludzi. Powiedz tylko słowo. You need to only click once, fool. Tak. Więcej pracy. Proce, no dobra, to w zasadzie zastanawiam się, czy jeszcze możemy sensownie kogoś dokoptować do drużyny. No ja tam... Kudłaty ma teraz taki plan, żeby sprawdzić te jaskinie, bo... Ogólnie to może być nic, ale po pierwsze i tak nie ma teraz wiele do roboty, a po drugie po tych wszystkich... Po tym, co się ostatnio działo w mieście i tej wzmożonej aktywności kultów, to może być coś na rzeczy. A w 9 przypadkach na 10 zakapturzony, podejrzany facet w jakimś podejrzanym miejscu i jeszcze z taką brudką, to zawsze planuje coś złego. Tak 9 przypadków na 10 to się sprawdza. Więc Kudłaty woli zobaczyć może... Czy są tam jakieś ślady, albo może coś w tej jaskini? Półkompetentny pseudoucznik. Bardzo się dobrze określił Ardew. Tak. Znaczy Ardew to samo chyba, że akurat był w okolicy i nie wiem, czy on kojarzy Malgeriusa, czy nie, ale... Znaczy tak, my się powoli zbieramy, żeby wyjść, w tym momencie wchodzi Ardew. Kupki do kawy. Pukam. Słyszałem, że będziecie potrzebowali pomocy przystojnego łucznika. Tak, znasz jakiegoś? Dokładnie. Dokładnie. Tniesz mieczem ostrzej niż słowami.
Wydaje mi się, że odwrotnie, no ale w tym momencie nieważne. Gdzieś w tyle głowy. Bo chcesz się też przyjść na małą wycieczkę po mrocznych, zatęchłych, wilgotnych jaskiniach pełnych prawdopodobnie nieumarłych istot? Tak, no już nudzi mi się tutaj trochę na tym słońcu. Zresztą, panie, taka miła odmiana. Greta cały czas bardzo poważnie zastanawia, czy Arden czegoś od niej nie chce. A czy najpewniej wiesz, że nie tak jak Artin, nie, on nie chce nabić się na swój miecz. Nigdy nic nie wiadomo. Czy Malgerius jest cicho, ale jak jest cicho, to masz takie wrażenie, że jak on stoi za tobą, to przynajmniej stara się sprawić taką aurę, że czas tyka. Tak. Czas ponagla, ja? Tak, śmierć nie czeka na nikogo. Nie mogę ci zabronić udania się w tym samym kierunku co my, a zawsze jest dodatkowa, chociaż odrobinę kompetentna osoba może się przydać, bo nie wiadomo co nas tam czeka. No to w drogę. O, ja jeszcze, zanim jeszcze ja sobie coś przypomniałem. Zanim jeszcze będzie, że ja jestem w tej jaskini, to czy ja mogę wydać trochę monet, żeby sobie odnowić swoje bomby błyskowe? Dobrze. Znaczy, generalnie zakładam, że tego typu ekwipunek zawsze na początku sesji się odnawia. Bo ja po prostu miałem długą przerwę, ja po prostu zapomniałem, że je straciłem i dopiero teraz przypomniałem. Tak, znaczy mi się też spokojnie. Bo tydzień temu nie grałem, a to 2 tygodnie temu to zwyczajnie zapomniałem, że coś takiego, ale było. Tak, było, ale ogólnie tracenie ekwipunku to jest to, żeby gracz miał problem na jednej sesji, a nie między nimi na kostek. Czyli, że po prostu nawet może teraz, że po prostu po drodze do szeroko rozumianych doków wpadam do swojego dostawcy tych bomb, który powinien mieć dla mnie dostawę. Kupujesz małe bomby? Takie małe bombki, takie, ale błyskowe, hukowo-błyskowe, a nie takie... Okej, w umówionym miejscu, ukryta... W sumie opisz jak ukryta. Ogólnie... To znaczy ja to kupuję przez pośrednika i po prostu gdzieś na skraju doku, w jakiejś uliczce, niedaleko jakiejś tam karczmy, czy może magazynu, może bardziej nawet magazynu, bo powinien być mniejszy ruch. To i po prostu gość, którego kojarzę. Podchodzę, on mnie kojarzy, ja mu daję mieszek z odmierzoną sumą, on zagląda do środka, tak szybko liczy. W zasadzie, co to kurwa jest? No ktoś jednak głupiego przekopiował link z Google'a. Nie to ja, ale... Tell me your strongest bombs, dokładnie. No. Ale trochę żeś to zjebał. Strong for you. Zrobiłeś Google search'a? Znaczy... Jak ty... Dobra, żeby się nie skupiać na... Pojęcie, jak się to przeskopiowało, bo jak drugi raz kliknąłem pokaż adres obrazka, to się zrobiło takie. Ja pierdolę, ty po prostu przekonwertowałeś piksel po pikselu na jakiś kod? Ja nie wiem jak to Google zrobił. Zanim no nie miałeś obrad ziemniaków pół godziny temu. No. A ty nie miałeś usmażyć ryby godzinę temu? Zanim się ziemniaki ugotują, to ryba zdąży usmażyć. Nie wiedzą.